Tam, witam bardzo serdecznie w magazynie audiowizualnym Polaraxa. Dziś odcinek 35 i jak zawsze kazałem Państwu trochę na niego czekać. Okazuje się, że produkcja nawet krótkiego odcinka wymaga poświęcenia sporej ilości czasu. Po pierwsze, trzeba zebrać wszystkie fakty, nie tylko je przemyśleć, ale jakoś się do nich ustosunkować, uzasadnić. Dlaczego one wszystkie są ważne? Po drugie, w polaraksie nie gramy znanych wszystkim i oklepanych historii. Polaraksa nie jest robiona dla łapek w górę, lajków czy dla przypodobania się widzom i słuchaczom. Mam nadzieję, że nie muszę Państwa do tego przekonywać. I wreszcie po trzecie, niemal że każdy temat, jaki tu poruszam, jest jak puszka Pandory otwarcie jej wyławia na światło dzienne kolejne ukryte elementy i ich konsekwencje jest to często jak taniec salsy a raczej świętego wita na polu minowym niemal że na każdym kroku można wdepnąć w minę a czasem czasem zupełnie w coś innego mniej groźnego co prawda ale bardzo nieprzyjemnego w zetknięciu Dlatego kolejne produkcje przeciągają się ze względu na fakty, które trzeba sprawdzić, nowe elementy, jakie trzeba wziąć pod uwagę, no i ograniczony czas, jaki mam do dyspozycji. Nie jęczę tu bynajmniej, że mi ciężko. Nie skarża się, proszę państwa. Chcę tylko, abyście czasami postawili się w mojej sytuacji. W normalny dzień tygodnia, jeśli wrócę do domu o szóstej wieczorem, to jest to sukces. Ale najlepsza część energii została już jednak zużyta w ciągu dnia i jedzie się dalej już na rezerwie. Proszę więc nie myśleć, że się żale. Nie. Oczywiście, że nie, ale niektórzy z Państwa utyskują, że za mało, za krótko i ja się z tym zgadzam. Doba ma jednak wciąż tylko 24 godziny, a ja, jak każdy z Państwa, przede wszystkim muszę zarobić na rachunki, chleb, internet, ale, ale na książki już nie. Ha. Patroni audycji się już o to zatroszczyli i jestem im wszystkim dozgonnie za to wdzięczny. A propos książek. Mam właśnie do nich pierwszy raz w życiu własny ex -libris. Dostałem go od przyjaciół audycji, pani Kasi i pana Arka z Anglii. Na ex librisie znajduje się żaglowiec prujący dziobem horyzont w poszukiwaniu przygody nieznanego. No i oczywiście tajemnic. Wszystko to, co kocham najbardziej na dodatek pod rozpiętymi żaglami. Kasiu Arku, serdeczne dzięki. To piękny prezent, bo książki w mojej skali wartości są najcenniejszymi rzeczami, jakie posiadam, a dzięki Ex Librisowi mogę dobitnie i wyraźnie zaznaczyć moją własność. W dzisiejszej polaraksie chciałbym też powitać lile. Lila jest dopiero od kilku dni na tym świecie. Jest córką pana Marcina, słuchacza polaraksy, i jak się okazuje mojego sąsiada. Zapewne nie miałbym nigdy pojęcia o tym, że mam przyjaciela mieszkającego kilka rzutów kamieniem, gdyby nie moja własna córka polaraksa. Ale Lila teraz przesłania wszystko, jestem pewien, i przekierowuje całą uwagę pana Marcina tylko i wyłącznie na siebie i słusznie. Gratuluję wspaniałej córki, Panie Marcinie, i mam nadzieję, że wkrótce uda mi się ją poznać i staropolskim obyczajem cieszyć się wspólnie Pańskim szczęściem. Pan Marcin ma swój zamówiony temat w Polaraksie i dotyczy on konstelacji Lira. Bardzo interesujący wybór, bardzo interesujący. Hm, w stronę Liry poleciał przecież tajemniczy Muła. Także jedna z najjaśniejszych gwiazd na niebie jest częścią tej konstelacji i jest to Vega. A nadejście Lili obwieścił na niebie rój meteorów zwany Lirydami. Nic nie dzieje się przypadkiem. I nawet Lila ma związek z konstelacją Liry. Jeszcze raz pozdrowienia dla Lili i dla całej rodziny pana Marcina. A w Polaraksie dzisiaj trudny i bardzo kontrowersyjny temat. To, co wydarzyło się w Europie, a także na Bliskim Wschodzie w ostatnich latach, wymyka się kompletnie logice. Nieoczekiwanie olbrzymia fala uchodźców z Bliskiego Wschodu zaczęła przybywać do Europy, zalewając ją swoim ogromem, znajdując swoje główne ujście w Niemczech, w Anglii, Francji, w krajach skandynawskich. Niemiecka inicjatywa, aby ich przyjmować, osiedlać i pomagać, przeszła wszelkie oczekiwania. Świat Patrzył ze zdumieniem na kraj, który od wieków nie tylko pokazuje światu, że pilnuje swojej tożsamości kulturowej, a nawet rasowej, że dziś stał się azylem dla miliona, a nawet więcej przybyszy z pustyni, których pojęcia na temat funkcjonowania społeczeństwa różni się kompletnie od wszystkiego, co wypracowała Europa przez ostatnie ponad tysiąc lat. Rozmaici eksperci i teoretycy konspiracji szukają wytłumaczenia tego zjawiska i odpowiedzi na pytanie, co ono oznacza i dokąd prowadzi ten szalony pomysł nie tylko kanclerz Merkel, ale całego popierającego ją rządu niemieckiego. Hermetyczne społeczeństwo niemieckie z trudem akceptuje tę niezwykłą inwazję, gdzie główna demograficzna fala przybyszów ze wszystkich możliwych muzułmańskich krajów. To młodzi mężczyźni, większości nie mający nawet zamiaru wtopić się w kulturę, która dała im schronienie. Można nawet odnieść wrażenie, że jest odwrotnie. Ci agresywni często przebysze narzucają swoje zwyczaje, eksponują swoje przywiązanie do religii, która od ponad tysiąca lat jest bezpośrednim i śmiertelnym wrogiem chrześcijańskiej cywilizacji, fundamentu, na którym stoi Europa. Przybysze z arabskiej pustyni tymczasem szybko zagospodarowywują się w nowych warunkach, tworzą miasta w miastach, enklawy, gdzie obcy, obcy w swoim własnym kraju nie mają wstępu. Co jakiś czas Europą wstrząsa kolejny terrorystyczny atak i wiele wskazuje, że jego źródło pochodzi z takich właśnie muzułmańskich enklaw. Tymczasem rządy Niemiec czy Szwecji nie robią nic. Aby to powstrzymać, przywrócić dawny porządek i ład, i idą na kolejne ustępstwa, zachęcając, a nawet zmuszając inne kraje, tak jak Polska czy Węgry, do podążania ich śladem, nie zwracając uwagi na kontekst historyczny i kulturowy. Jest to ważne, bo tak Polska, jak i Węgry, ma w swojej historii kilkaset lat tradycji zmagania się z islamem no i związaną z tym traumę głęboką, głęboko wrytą w narodową psychę. Co więc się dzieje w dzisiejszej Europie? Jaki jest sens tego, na co patrzymy? Co to oznacza? A przede wszystkim, gdzie są źródła tej nieoczekiwanej fascynacji islamem i pustynną kulturą, która dla większości Europejczyków jest tak samo egzotyczna jak czerwone piaski na Marsie? Dziś podejmuje się próby. Znalezienia takiej odpowiedzi, która być może wielu z Państwa zbulwersuje i wywoła automatyczny sprzeciw. Zdaję sobie z tego sprawę i liczę, że usp po uspokojeniu emocji spojrzycie Państwo na to raz jeszcze chłodniejszym okiem. Tytuł jest dziwny i pewnie też patrzycie Państwo na niego ze zdumieniem. Niektórzy myślą, WTF. Tu odpowiedź jest jednak znacznie łatwiejsza. YouTube, który z jednej strony daje powszechny dostęp do informacji, obrazów, opinii, z drugiej strony coraz mocniej cenzuruje pokazywane na tej stronie treści. Urodziłem się jeszcze w czasach, w których do dobrego tonu należało omawianie spraw oczywistych w sposób zawoalowany i aluzyjny, po to, aby nie wpaść w, po prostu w kłopoty. Stało się to specjalnością wielu twórców czas, z czasów PRL-u, którzy, opowiadając na przykład historię dostawy na zapleczu sklepu warzywnego, szli na całość, mówiąc o trywialnych rzeczach, które setki tysięcy widzów rozumiały w zupełnie inny sposób i zataczały się ze śmiechu, widząc w tym doskonały opis rzeczywistości, której wówczas przyszło żyć. Żadna cenzura nie mogła tego zatrzymać, bo tekst był niewinny. Pozostając jednocześnie aluzją, zamierzałem dać początkowo tytuł półksiężyc i swastyka, ale przewiduję, że YouTube zrobiłby wszystko, aby uprzykrzyć mi życie. Stąd tytuł: Krakowiacy i górale. Gdzie? Góralami są autentyczni górale, tyle że ze wzgórz Golan, a Krakowiacy to krewki naród pustynny, który zamiast czapki z pawim piórem nosi turban. W tym teatrze kabuki naziści pozostają nazistami i jest to na razie słowo bezpieczne. Czasami zarzucacie mi, Państwo, że używam słowa naziści zamiast Niemcy. Dzieje się tak, bo słowo naziści daje znacznie szerszy kontekst, bo jest to kontekst ponadnarodowy. A idea nazizmu ma się doskonale do dziś. Dzisiejsza historia jest kontynuacją tego, co rozpocząłem opowieściami o Spinaczu, szatańskim tronie i o losach Rudolfa Hessa. Wszystko to łączy się w jedną całość, i przed nami jeszcze kilka podobnych, aby uzupełnić ten obrazek. W dzisiejszej historii także. Pokazuje detalicznie rozmaite okoliczności i wydarzenia, i pozostawiam oczywiście Państwu ostateczne wnioski, jakie sami z tego wysnujecie. Początek dzisiejszej opowieści paradoksalnie można właściwie znaleźć w każdym dowolnym miejscu naszej historii, jednak, kiedy mówimy o skomplikowanych związkach pomiędzy i góralami i Niemcami. Idealnym wydaje się pewne i znaczące wydarzenie, jakie miało miejsce w 1977 roku w Afryce, w miejscowości Mogadiszu w Somalii. Pierwszy i ostatni raz, kiedy samolot niemieckiej Lufthansa został porwany, tylko kilka osób zauważyło, co wówczas naprawdę się wydarzyło, a jeszcze mniej, co to oznacza. W październiku 1977 roku lot numer 181 z Palma de Mallorca do Frankfurtu został porwany przez muzułmańskich terrorystów, którzy byli członkami Ludowego Frontu Wyzwolenia Palestyny. Samolot wylądował najpierw w Rzymie, potem w Dubaju, by wreszcie ostatecznie wylądować w Mogadiszu w Somalii. Porywacze zażądali wypuszczenia siedzących w więzieniu członków frakcji Czerwonej Armii. Którzy byli uwięzieni w RFN, i dodatkowo 15 milionów dolarów na drobne wydatki. Porywacze nie tracili czasu na zbędne negocjacje. Strzałem w głowę pozbawili życia niemieckiego pilota na oczach 86 pasażerów, grożąc, że wysadzą samolot w powietrze, jeśli ich żądania nie zostaną spełnione. To, o czym porywacze nie wiedzieli, to że Niemiecki ówczesny kanclerz Helmut Schmidt, w tajemnicy autoryzował wprowadzenie do akcji specjalnej grupy zwanej GSG-9, która we współpracy z brytyjskim SAS miała dokonać ataku na samolot i uwolnić zakładników. Niemieccy komandosi weszli do akcji, popisując się swoją skutecznością. Zabili szybko trzech, trzech porywaczy. Czwartego biorąc do niewoli, tylko jedna osoba wśród pasażerów i jedna z obsługi samolotu została ranna. Niemcy wysłali w świat jasną i klarowną informację. Ktokolwiek próbuje zaczepiać Niemców zostanie dopadnięty nawet na końcu świata i zastrzelony jak pies. Kanclerz Schmidt święcił prawdziwy triumf i był chwalony za swoją decyzję na cały świat. To, co jednak świat nie zauważył, to że Niemcy były w stanie momentalnie wysłać komando prawie 2000 kilometrów od swojego kraju i przeprowadzić bezbłędnie operację militarną we współpracy z Brytyjczykami. Terroryści nawet nie zdążyli się zorientować, kiedy już było po wszystkim. Był to także pierwszy raz od czasów II wojny światowej, kiedy Niemcy oficjalnie wysłali jednostkę wojskową do akcji militarnej poza Niemcami. Był to także pierwszy, ale nie ostatni raz, kiedy Niemcy wykorzystali swoją elitarną jednostkę bojową GSG-9 do rozwiązania trudnej i delikatnej sytuacji. Pokazało to niemieckie możliwości, wolę i środki do przeprowadzenia akcji militarnej daleko od własnych granic. Rozprawa z palestyńskimi terrorystami miała także swój wymiar ironiczny, bo to właśnie Niemcy są odpowiedzialni za organizację i trening wielu muzułmańskich grup terrorystycznych. Początek tej współpracy przypada na pierwsze lata po powstaniu III Rzeszy. Podczas II wojny światowej znakomita większość świata islamskiego sympatyzowała z nazistami. Członkowie Bractwa Muzułmańskiego podczas swoich spotkań modlili się o zwycięstwo nazistów w wojnie. Nazistowscy przywódcy mocno działali na wyobraźnię muzułmanów, a po arabskich pustyniach i oazach krążyły legendy o tym, że na przykład Benito Mussolini był tak naprawdę egipskim muzułmaninem, którego prawdziwe imię brzmiało Musa Nilil, czyli Mojżesz z Nilu. A Adolf Hitler miał w tajemnicy przejść na islam i nosił imię Haider, czyli odważny. Kiedy w 1936 roku wprowadzono tzw. ustawy norymberskie pozbawiające obywatelstwa niemieckiego Żydów, do Berlina posypały się telegramy z gratulacjami z całego muzułmańskiego świata. Jednak większe zainteresowanie trzeciej rzeszy światem muzułmańskim pojawiło się rok później po tym jak brytyjska komisja królewska opublikowała dokument w którym zalecano podział Palestyny na dwa osobne państwa żydowskie i muzułmańskie to spowodowało natychmiastową reakcję niemieckiego ministerstwa spraw zagranicznych które obawiało się że państwo żydowskie stanie się centrum operacyjnym światowego żydostwa na podobnej zasadzie, jak działa dzisiaj Watykan wśród katolików. Niemcy uznali wówczas, że muszą wesprzeć krakowiaków, aby stworzyć przeciwwagę dla Gurali. Uznano wówczas, że najważniejsze miejsca, w których należy wesprzeć islam, to Irak, Iran i Afganistan, strategicznie położone na obrzeżach brytyjskiego imperium. Irakiem Niemcy interesowali się od dawna. W latach dwudziestych, kiedy NSDAP była zaledwie w swoim zarodku, Irak stał się centrum zainteresowania Thule-Gesellschaft. Wierzono, że gdzieś na granicy Iraku i Iranu działają tak zwani ukryci mistrzowie, posiadający niesamowitą wiedzę ezoteryczną. Oprócz wiedzy ezoterycznej z pewnością prowadzono obserwacje, no i działalność Brytyjczyków, szykując się do przyszłej akcji. W 1939 roku szef Abwery, czyli niemieckiego wywiadu wojskowego, admirał Wilhelm Canaris, wysłał na Bliski Wschód doktora Paula Leverkuna, po to, aby wzmacniał związki pomiędzy nazistami i muzułmanami. Jego bazą operacyjną była miejscowość Tabriz w Persji. Jego najważniejszym przyjacielem w tym rejonie był premier Iraku, Rashid Ali, który nawet nie ukrywał sympatii pronazistowskich. Canaris skończył swoją karierę w 1944 roku, kiedy to został oskarżony o udział w zamachu na Hitlera i jego siatkę szpiegowską przejął Himmler. Co ciekawe, Himmler do nadzoru niemieckiej siatki szpiegowskiej na Bliskim Wschodzie wysłał barona Rudolfa von Sebotendorfa, który był założycielem Tule Gesellschaft. Oznacza to, że niemiecka siatka szpiegowska działała tam na poziomie tajnych stowarzyszeń, z których wiele powstało z inicjatywy samych Niemców. Wiadomo, że prowadzono tam wykopaliska archeologiczne i nie kto inny, jak Karl Maria Willigut, zwany rasputinem Himmlera, przywiózł stamtąd w 1940 roku sumeryjskie artefakty oceniane na 10 tysięcy lat przed naszą erą. Nikt dziś nie wie, co stało się z tą siatką, założoną przez Stowarzyszenie Tule. Rozpłynęła się po wojnie w powietrzu. Martwe ciało Zebotendorfa znaleziono w 1945 roku w Bosforze. Z pewnością można tu zaryzy zaryzykować stwierdzenie, że. Niemcom w tworzeniu siatki szpiegowskiej w krajach arabskich przyświecały cele okultystyczne. Jednak premier Iraku, Rashid Ali al-Kilani, uzyskał władzę dzięki zamachowi stanu, jaki tam przeprowadził, w którym pomogli mu Niemcy. Zamach stanu wspierał także wielki mufti Jerozolimy, który w 1939 roku przebywał w Bagdadzie na obradach Komitetu Wolnych Arabów. Rok później mufti pojawił się w Berlinie i podpisał niemiecko-arabski manifest wolności, gdzie wyrażano wolę powołania do życia zjednoczonego państwa arabskiego. Niemcy szybko zorientowali się, że mogą mieć w Arabach silnego sojusznika. Aby nie obrażać uczuć muzułmanów, wszystkie akcje propagandowe zmieniły nazwę z antysemickich na antyżydowskie. Arabowie są bowiem narodem semickim. W Iranie w 1925 roku władzę przejął generał Riza Shah, który nie tylko był nacjonalistą, ale także wielbicielem Hitlera. Zmienił nawet nazwę kraju z Persji na Iran, czyli kraj Arian. Riza Shah został obalony w 1941 roku przez wojska angloamerykańskie, ale nazwa kraju została do dziś. W Afganistanie z kolei Niemcy mieli doskonałe warunki. I stosunki z tamtejszym rządem, któremu przewodził muła Mirza Ali Khan, który z mujahedinami Waziri walczył przeciwko Brytyjczykom. Hitler wysłał mujahedinom list z ofertą pełnego poparcia ich sprawy. Brytyjczycy zorientowali się, co się dzieje, i zmusili króla Afganistanu, aby wyrzucił wszystkich Niemców z tego kraju. Tymczasem wielki mufti Jerozolimy, Hajj Amin al-Husseini. Odgrywał w nazistowskich planach bardzo poważną rolę. Po podpisaniu wspólnego manifestu o współpracy z Niemcami, Mufti poleciał do Bagdadu, skąd musiał uciekać przed Brytyjczykami szturmującymi miasto. Schronił się wówczas w Iranie, skąd znów wykurzyli go Brytyjczycy pospołu z Amerykanami. Wielki Mufti postanowił wrócić do kraju i do miasta, w którym wiedział, że jest jak u siebie w domu i nikt go stamtąd nie wypędzi. Poleciał do Berlina i rzeczywiście nie pomylił się. Hitler przyjął go bardzo gorąco i często zapraszał do siebie na herbatkę. Podczas jednej z takich rozmów obecny był Ahmed Huber, obywatel Szwajcarii i kontakt pomiędzy Hitlerem a Wielkim Muftim. Huber opowiadał później, że podczas jednego z takich spotkań, a miało ono miejsce tuż po uderzeniu na Związek Radziecki, rozmawiano o architekturze, o muzyce Wagnera i w pewnym momencie Hitler zaczął swoją tyradę na temat wyższości ras. Wówczas al Husseini miał zapytać Hitlera. Czy pomyślał pan kiedyś, panie kanclerzu, że pańska teoria na temat ras wywodzi się z judaizmu? Jest ona wprost ze Starego Testamentu. Wszystko, w co pan wierzy, cała doktryna partii nazistowskiej pochodzi ze Starego Testamentu. Naród wybrany przez Boga wcale nie jest narodem wybranym, ale wybraną rasą i krwią, która przenosi duszę. I ta rasa wybrana musi utrzymać własną krew czystości. Nie może mieszać tej krwi z nieżydami. Wszyscy nieżydzi to podludzie, zwierzęta zwane Goim, i są gorsze od żydowskiej rasy Panów. Rozkaz zabijania nieczystych, jakie wyda, jaki wydał Bóg, jest w piątej księdze Mojżesza i w księdze Jozułego. Tam są prawa dotyczące rasy Ezry i Ismaela. Wszystko to pochodzi ze Starego Testamentu. Hitler patrzył na niego w osłupieniu, a mufti kontynuował. Z tego co wiem, nie ma pan, panie kanclerzu, zbyt wielkiego szacunku dla Afrykańczyków, do czarnych ludzi. To także pochodzi ze Starego Testamentu, z pierwszej księgi Mojżesza, gdzie czarna rasa jest przeklęta i Bóg skazuje ją na wieczne niewolnictwo. Jest to słynna klątwa rzucona przez Boga na Hama, jednego z trzech synów proroka Noego. Hitlera fascynował islam. Uważał, że jeśli muzułmanom udałoby się wygrać bitwę, jaka miała miejsce w VIII wieku naszej ery, bitwę pod Poitiers i pokonać Karola Młota, to świat byłby dziś muzułmański. Imponowało mu, że religię krzewiono za pomocą miecza i całe narody przechodziły w ten sposób na islam. Hitler uważał, że plemiona germańskie zaakceptowałyby taką religię. Islam jest idealnie stworzony do germańskiego temperamentu. Uznał też, że Arabowie, jako naród niższy, nie wytrzymaliby zbyt długo w trudnym klimacie północnej Europy. Nie daliby rady utrzymać pod kontrolą niemieckiego Wigoru, i dlatego nie Arabowie, a zislamizowani Germanie staliby na czele muzułmańskiego imperium. Hitler często porównywał chrześcijaństwo do islamu. Widział w islamie mocną i praktyczną wiarę. Uznawał chrześcijaństwo za miękkie, za sztuczną, słabą religię cierpienia. Islam był religią tu i teraz, a chrześcijaństwo religią królestwa, które ma dopiero nadejść kompletnie nieatrakcyjnego w porównaniu z rajem obiecanym przez islam. Praktyczność islamu Objawiała się na przykład w nakazach kąpieli, unikania alkoholu, poszczenia w określony czas, ćwiczeniach fizycznych, wstawaniu o świcie. Te wszystkie obowiązki, mówił Hitler, zostały stworzone przez inteligentnych ludzi. Odwaga muzułmanów w walce jest oczywista. Jeśli zginą, w raju czekają ich churysy, a wino będzie się tam lało strumieniami. Prawdziwie ziemski raj. W chrześcijaństwie natomiast człowiek po śmierci jest szczęśliwy, że może sobie co najwyżej zakrzyknąć alleluja. Mufti jednak nie ograniczał się do biblijnych wykładów w obecności Hitlera. Zaproponował również także konkretną pomoc. To na jego wezwanie bośniacy muzułmanie sformowali dywizję SS pod nazwą Handschar. Al-Husseini także występował w radio, zachęcając Arabów do współpracy z nazistami. Napisał książkę pod tytułem Islam i Żydzi, w której zachęcał do nienawiści do Żydów, a także do ortodoksyjnych chrześcijańskich Serbów. Wywołało to rzezie i nienawiść, które do dziś, jak cierń, tkwią w Bałkanach. Niemcy w uznaniu za tą współpracę i stworzenie muzułmańskich jednostek wojskowych mianowali go Naczelnym Kapelanem Muzułmanów Armii Niemieckiej. Rola al Husajniego i jego spotkania na herbatkach z Hitlerem doprowadziły do istnego zalewu ochotników muzułmańskich do niemieckiej armii. Nawet w 1945 roku na tyłach Armii Czerwonej działał muzułmański batalion ochotników czeczeńskich. W skład Wehrmachtu wchodziło 19 muzułmańskich batalionów i 24 kompanie piechoty. Jednostki SS organizowano z Turków i Tatarów. Część z nich tłumiła np. powstanie w żydowskim getcie w Warszawie. Wielki Mufti zorganizował także pierwszy muzułmański oddział samobójców. Oblicza się, że w niemieckim Wehrmachcie służyło co najmniej 600 tysięcy muzułmanów. Dlatego nie powinno być zaskoczeniem, że Mufti, nawet w sytuacji, kiedy wojna była przez Niemców przegrana, nadal był brany przez nich pod uwagę w budowaniu nowego, powojennego porządku. Al Husseini przebywał w Berlinie do niemalże ostatniego dnia oblężenia. SS zaoferowało mu ostatni samolot, jaki był jeszcze w stanie wydostać się z Berlina, który mógł go przewieźć do Szwajcarii. Mufti jednak odmówił. Był przygotowany na taką ewentualność i do Szwajcarii się w końcu przedostał. Pojechał tam samochodem. Można sobie spróbować wyobrazić, jak poważne wpływy miał ten człowiek w Trzeciej Rzeszy, skoro zaoferowano mu ostatni samolot. A kiedy odmówił, miał do dyspozycji samochód z obstawą, który mu zorganizowano w miejscu, gdzie brakowało wszystkiego i każdy w panice szukał ratunku na własną rękę. Ze Szwajcarii Husseini udał się do Egiptu, gdzie jak się okazało, miał ogromne wpływy nie tylko na wydarzenia polityczne, ale na wszystko, co się działo w tym kraju i w całej jego okolicy. Osobiście pomógł swojemu kuzynowi Yasserowi Arafatowi w stworzeniu FATA, organizacji bojowników palestyńskich. Oczywiście, aby zorganizować to wszystko, potrzebne były ogromne sumy pieniędzy, ale tych nie brakowało. O wszystko zatroszczył się Martin Bormann, główny reżyser działań nazistów po II wojnie światowej. Dodatkowo, wielki mufti, będąc aktywny na Bliskim Wschodzie, szybko stworzył drogi przerzutowe dla ukrywających się nazistów. Egipt był idealnym miejscem, kryjówką i kanałem przerzutowym dla nazistów. Egipcjanie nienawidzili Brytyjczyków, widząc w nich okupantów. Marszałek Rommel i jego Afrika Korps widziany był jako wyzwoliciel. Nawet król Egiptu Faruk był sympatykiem nazizmu, mimo że swój tron zawdzięczał Brytyjczykom. Dla Faruka było jednak już za późno. Cały naród uważał go za zdrajcę i kolaboranta, dlatego jego usunięcie było kwestią czasu. 22 lipca 1952 roku egipski generał Muhammad Nagib, który pracował dla CIA, wysłał wojsko na ulice Kairu i Aleksandrii, mianując samego siebie naczelnym zwierzchnikiem sił zbrojnych i stał się tym samym głową państwa. Jednak była to tylko funkcja ozdobna, bo CIA wyznaczyło na nowego prezydenta Egiptu młodego pułkownika. Gamala Abdella Nassera. Co ciekawe, wielu nazistów natychmiast uzyskało funkcję w rządzie nowego prezydenta. Oczywiście, można sobie zadać pytanie, dlaczego Amerykanie uznali, że należy obalić Faruka, którego wspierali Brytyjczycy? Trwała w tamtych czasach zimna wojna ze Związkiem Radzieckim. I szefem amerykańskiego oddziału CIA do spraw Rosji, spraw Związku Radzieckiego, był nie kto inny, jak generał Galen, którego cała siatka szpiegowska na wschodzie została po prostu winkorporowana do CIA. Dziś wiadomo, że generał Galen nie był tylko posłusznym wykonawcą rozkazów swoich nowych przełożonych, ale rozgrywa własną grę albo grę dla kogoś innego. Dla Powojennych nazistów. To on przekonał braci Dales, że należy wyprzedzić Rosjan szykujących się do przejęcia wpływów na Bliskim Wschodzie i obalić rząd słabego egipskiego króla. Rola i konszachty braci Dales z nazistami, jeszcze w czasach wojny, nie ulegają żadnej wątpliwości. Allen Dales, późniejszy szef CIA, był jednym z tych, którzy aktywnie wspierali rozmaite inicjatywy ukrywających się nazistów. Po objęciu władzy przez Nassera wielu poszukiwanych nazistów znalazło bezpieczne schronienie w Egipcie i, uwaga, w Syrii. Wśród nich był generał Otto Remer, znany z tego, że rozprawił się w 1944 roku ze wszystkimi przeciwnikami Hitlera, którzy byli podejrzani o udział w spisku na życie firera Rzeszy. Generał Remer wraz z ulubionym komandosem Hitlera, Otto Skorzenym, organizowali antyzachodnią partyzantkę wśród Arabów w Tunezji, w Algierii, w Maroku, a nawet w Kenii. Gdy yy, generał Remer był odpowiedzialny za uzbrojenie i wyszkolenie arabskich ekstremistów, na których czele stawali byli muzułmańscy sesmani z czasów wojny. Otto Skorzeny pojawił się w Egipcie tuż po przejęciu rządu przez Nasera. Organizował szkolenie nie tylko armii egipskiej, ale spotkał się z młodym wówczas Jaserem Arafatem, szkoląc jego bojowników. Skorzeny i remer także pośredniczyli we wsparciu finansowym rządu Nasera. Skorzeny pomagał także w stworzeniu legionu arabskiego, w którego w skład weszło 400 byłych muzułmańskich esesmanów. Skorzen, jakby tego było mało. Sprowadził do Egiptu niemieckich naukowców, których nie złapali ani Amerykanie, ani Rosjanie. Wspomagał go w tym inny generał SS, Wilhelm Farnbacher. Zaraz, zaraz naukowców? Tak, proszę państwa. Niemieccy naukowcy pracowali także dla Egiptu pod kontrolą własnych generałów SS. To właśnie w Egipcie przebywał dr Wilhelm Voss, wysłany tam osobiście przez kanclerza Niemiec, pierwszego kanclerza Niemiec po wojnie, Konrada Adenauera. Niedawno mówiłem o doktorze Vossie. Pracował w zakładach Skoda w Pilźnie i było to miejsce, gdzie tworzono najtajniejsze technologie trzeciej rzeszy, które osobiście doglądał osławiony i mroczny Hans Kammler, człowiek związany z projektem Die WOS był w, również inżynierem rakietowym i w Egipcie pracował nad tajnym projektem, którego celem było stworzenie rakiety zdolnej razić cele w Izraelu. Opracował także plany rozwoju egipskiej ekonomii, był niezwykle wpływowym człowiekiem i nie ma w tym nic dziwnego. WOS ściśle współpracował z Reinhardem Geilenem, z Korzenem i z Hjalmarem Szachtem. Wśród bliskich współpracowników Wosa był osobisty asystent Goebbelsa, Johann von Leyer. Będąc już w Egipcie, von Leyer przetłumaczył na arabski Mein Kampf, którego kopia znalazła się na półce w pałacu Sadama Husajna. Przetłumaczył też inne klasyki, w cudzysłowie, takie jak protokoły mędrców Syjonu. Leyer był wiernym uczniem Goebbelsa. I w Egipcie stworzył cały aparat propagandowy rządu Nasera, wymierzony w Zachód i w Izrael. Jak więc wytłumaczyć ten nagły napływ nazistów do Egiptu? Czy był to tylko zbieg okoliczności, czy, czy raczej dokładnie zaplanowane i wykalkulowane działanie? Jeśli prawdą jest ta druga wersja, to daje ona wiele do myślenia. Jak widać, naziści świetnie sobie radzą zaledwie 7 lat po podobno przegranej wojnie i 3 lata po tym, jak powstaje Republika Federalna Niemiec. Dla przypomnienia więc, mamy w Egipcie generała Otto Romera, który zdławił zamach stanu przeciwko Hitlerowi. Otto Skorzenego, ulubionego komandosa Hitlera. Byłego prezydenta hitlerowskiego Reichsbanku, Hjalmara Schachta, naukowca pracującego dla Hansa Kamlera Wilhelma Wosa i byłego asystenta Gebelsa Johanna von Lejera. Taki zestaw ludzi chyba nie może być dziełem przypadku. Hjalmar Schacht jest człowiekiem, który w 1954 roku doprowadził do tak zwanego porozumienia z Jeda Pomiędzy RFN a Arabią Saudyjską. Dzięki temu porozumieniu, Arabia Saudyjska zgodziła się zakupić flotę tankowców, które miały być zbudowane w stoczniach niemieckich i miały wozić ropę naftową po całym świecie. I wiecie Państwo, kto stanął na czele tej flotyli tankowców? Był to grecki magnat finansowy Arystoteles Onassis. CIA i Brytyjczycy zdołali jednak zablokować to porozumienie, zrozumieli, że zostali nieźle wyprowadzeni w pole i wyhodowali sobie poważnego wroga. Egipt w połączeniu z wieloma innymi krajami, uważanymi do tej pory za zupełnie nieliczące się kraje trzeciego świata, nieoczekiwanie stawał się siłą zdolną odeprzeć wpływy tak amerykańskie, jak i radzieckie. Była to koncepcja twórcy światowej geopolityki, generała Karla Haushofera, której zarys Hitler przedstawił w swojej książce Mein Kampf. W myśle tej doktryny Niemcy zdawały sobie sprawę, że nie są w stanie pokonać samodzielnie potężnych wrogów. Stąd potrzeba istnienia trzeciego bloku, rozrzuconego na całym świecie, w którym jednak Niemcy odgrywałyby dominującą rolę. W przypadku Egiptu Niemcy jednak srogo się przeliczyli. Nasser obrósł w piórka i zaczął się potajemnie dogadywać z Rosjanami, a także odsuwać Niemców od wpływów w państwie. Wszystko to skończyło się głośnym rozwodem, kiedy Nasser oficjalnie uznał istnienie NRD. W odpowiedzi RFN wycofał swoje wsparcie ekonomiczne. Czy jednak naziści w Egipcie rzeczywiście się przeliczyli? Tak to wygląda, ale tylko z pozoru. Należy pamiętać, że w tamtych czasach jedyna siatka szpiegowska, jaka skutecznie działała pomiędzy wschodem a zachodem, była grupą generała Geylena. Geilen wyraźnie rozgrywał własną grę, stymulując działania państw w powojennym układzie sił. Geilen osobiście spotykał się w Egipcie z Otto Skorzenym i z jego kolegą, Fritzem Grobą. Fritz Grobba był niemieckim ambasadorem w Iraku w czasach wojny, a później blisko współpracował z wielkim muftim Jerozolimy. Po wojnie groba przeszedł na islam i, nieoczekiwanie, stał się dyrektorem do spraw arabskich przy Ministerstwie Spraw Zagranicznych ZSRR w Moskwie. Był człowiekiem, który rozpoczął radzieckie tajne rozmowy z Naserem tuż pod nosem swojego przyjaciela Skorzeniego. Jakby tego było mało, istnieją dziś dokumenty, które wskazują, że Skorzeny pomagał swojemu przyjacielowi grobie. Co za zamieszanie, jak w politycznym horrorze. Przeżyjmy więc to jeszcze raz. Naziści obalają króla Faruka i instalują Nasera. Reorganizują i tronują Armię Egipską, a także tworzą egipski wywiad. Pomagają postawić na nogę egipską ekonomię, a na koniec pomagają w stworzeniu związków Nasera ze Związkiem Radzieckim. Wytrenowana przez Hitlerowców Armia Nasera, uzbrojona w radziecką broń, nagle przejmuje kanał Słeski z rąk Brytyjczyków i Francuzów. Egipt staje się. Lokalną potęgą i w pewnym momencie dziękuję również Rosjanom, każąc im wracać skąd przyszli. Czyżby i tu była ukryta ręka nazistów? A ci zdają się po wojnie być niemalże wszędzie, łącznie z organizacjami terrorystycznymi, a może przede wszystkim tam. W Barcelonie, na przykład, odbywa się interesujące spotkanie. Jest to prawdziwe nacji International. Są byli ss są kolaboranci z rządu Vichy, ludzie generała Franco, są ludzie rządzącego Portugalią Salazara, są były czarne koszule Mussoliniego i przedstawiciele greckich czarnych pułkowników. Temat spotkania jest bardzo ważny, bo trzeba pomóc palestyńskiej organizacji FATA która po zabiciu izraelskich atletów na Olimpiadzie w Monachium w 1972 roku jest na celowniku całego świata. Rozmawia się w Barcelonie o tym, aby zreorganizować palestyńskie organizacje, przeszkolić je w terroryzmie i sabotażu i wprowadzić do nich mniej rzucających się w oczy ludzi o jasnej skórze. Inne tajne organizacje, takie jak np. Włoska Loża Masońska P2G, zarządzana była przez byłych włoskich faszystów i osobę Licio Gelliego, który ukrywał się w Argentynie. Osobą związaną z tą organizacją był turecki terrorysta Mehmet Ali Akcza, człowiek, który usiłował zamordować papieża Jana Pawła II. Akcza był członkiem organizacji Szarych Wilków założonej przez byłego muzułmańskiego SS-mana Mechmeta Kengerle. Wizja Hitlera na temat nowego, nowego europejskiego porządku miała być ściśle związana z mocną przyjaźnią wobec islamu i Niemcy. Powinni być na czele tej przyjaźni. Dlatego zupełnie nieoczekiwanie przyszło mi do głowy, że ta wizja, którą niektórzy widzą jako urojenie, fantasmagorię szalonego i niebezpiecznego dla świata dyktatora, może nadal być realizowana. Dlaczego nie? To przecież naziści są autorami planu powołania do życia Unii Europejskiej, i dziś mało kto sobie zdaje sprawę z tego, że jest to pomysł niemiecki. W tej Unii Niemcy miały grać pierwsze skrzypce, i tak właśnie jest obecnie. Co jakiś czas staram się państwo pokazać, że II wojna światowa wcale nie skończyła się klęską nazizmu, który przetrwał ją w doskonałym stanie, by później z ukrycia sterować zimną wojną. Aby czegoś takiego dokonać, potrzebne są Himalaje pieniędzy. I można odnieść wrażenie, że zdobycie takich środków było jednym z celów tej wojny, której z logicznego punktu widzenia nie mógł wygrać średniej wielkości naród w środkowej Europie. Takie założenie wygrane nie mieści się w żadnej statystyce. Jednak po zakończeniu wojny cały wojenny łup jest w sposób doskonały ukryty, rozłożony po ogromnej ilości instytucji finansowych. Ten łup, Staje się podstawą do założenia Unii Europejskiej, o czym mówi się na pierwszych spotkaniach Bil Bilderbergów. W którym tak zwani zwycięzcy tej wojny nie widzą przeszkód, aby spotykać się i rozmawiać z byłymi nazistami, takimi jak dr Abst, Hjalmar Schacht czy Sesman książę Bernhardt. Dziwne doświadczenia naukowe, a także eksperymenty ekonomiczne mają miejsce nie tylko w Egipcie. Ale i w Argentynie, ale tylko do momentu, do którego te miejsca są potrzebne. Dlatego moja teoria na temat tego, dlaczego Niemcy na ogromną skalę aplikują islam całej Europie, sprowadza się do tego, że uważam, że zamierzeniem pani kanclerz Makreli jest to, aby sami Niemcy przeszli na islam. Wiem, wiem. Wiem, że brzmi to niedorzecznie, ale tylko na pierwszy rzut oka i nie trzeba daleko sięgać pamięcią, aby przypomnieć sobie historyczny moment, kiedy Hitler i naziści dochodzą do władzy. Nie jest to bowiem tylko ruch stricte polityczny, bo u jego źródeł znajdują się Organizacje ezoteryczne, które doskonale wiedzą i zdają sobie sprawę z siły religii i jej możliwości manipulowania społeczeństwem. Spójrzcie Państwo, nieoczekiwanie, niezwykle praktyczny i zdroworozsądkowy naród, który ma poukładane w głowie, jak mało który w swojej znakomitej większości wspiera ten ruch, naprawdę wierząc, że jest kimś lepszym, że ma epokową rolę do odegrania, rolę która jest jego domeną od wieków. Wszyscy akceptują to przesłanie i idą prosto w przepaść wojny światowej jak lemingi, do końca i bez zmrużenia oka. Była to ogromna przemiana, która dokonała się w błyskawiczny sposób i mało kto się dziś nad tym zastanawia. Ale ta przemiana, tak radykalna, skoro zaszła, to zawsze może zajść kolejny raz i skończyć się islamem. Niekoniecznie z turbanami i wielbłądami w jakiejś oazie pod Berlinem. Islam, oprócz swojej atrakcyjnej praktyczności, ma wpisany w siebie podbój i bezwzględne posłuszeństwo. Uzasadnia, dlaczego moralnym jest nawracanie przy użyciu miecza. Uzasadnia też, dlaczego tolerancja dla innych jest objawem słabości. Jest więc Idealnym mechanizmem stworzenia i kontrolowania globalnego świata, albo nawet globalnego porządku. NWO to nie jest tylko jedna koncepcja ale tak widzę NWO w wykonaniu Niemiec, których ambicji i potęgi nie sposób jest nie docenić. Nie zapominajmy, że niemalże dwie trzecie wszystkiego, z czego kultura europejska jest dumna, powstało przy ich współudziale. Niemcy to nie tylko dzicy i bezwzględni wojownicy, ale naród, który wydał na świat Mozarta, Straussa, Wagnera, Goethego, Plejadę laureatów Nagrody Nobla i budowniczych, którzy rozwinęli rzymską koncepcję infrastruktury do entej potęgi. To w Berlinie znajduje się tron Zeusa, albo jak to woli tron Szatana, którego śmiertelnym wrogiem są ci, którzy wspierają Tron Dawida, ci, którzy dali światu chrześcijaństwo, ale i ci, którzy dali się poznać jako sprawni kontrolerzy wszystkiego, co się na naszej planecie dzieje. Dlatego to właśnie Niemcy jako pierwsi buntują się przeciwko chrześcijaństwu. Najpierw o sobie lutra, a później przez powrót do własnej pogańszczyzny z bezpośrednim atakiem na tron Dawida, który kojarzy się dziś z Holokaustem. Być może lekcja, jaka wynika z tych prób, to zmiana punktu odniesienia, zmiana losów historii poprzez zmianę religii. Religia mimo upływu lat nic nie straciła na atrakcyjności i skuteczności w regulowaniu społeczeństwa i nadawaniu tonu cywilizacji. Przejście na islam dałoby jednocześnie jeszcze jeden efekt. Ostatecznie odcięłoby religijne korzenie, jakie wyrastają wprost z Jerozolimy, całkowicie przenosząc metafizyczny punkt ciężkości w zupełnie inne miejsce. Dałoby to Tronowi Zeusa absolutną przewagę w walce, jaka rozgrywa się od kilku tysiącleci. Oczywiście zdaję sobie sprawę, że wielu z Państwa myśli, że w dzisiejszych czasach taka teoria to absurd. W końcu jesteśmy postępowi, żyjemy w XXI wieku, a religia wydaje się mieć coraz mniejszy wpływ na nasze życie. Wydaje mi się jednak, że, że są to pozory. Religia jest częścią składową naszej świadomości. Szukamy jej instynktownie, bo jak nazwać na przykład przekonanie o ewolucyjnym powstawaniu człowieka? Pewność, że Ziemia jest płaska i wiele innych teorii opartych wyłącznie na przekonaniu, a raczej wierze, że jest taka, nie inaczej. Taka wolność w wyrażaniu swoich poglądów i libertynizm w zachowaniu kończy się zazwyczaj chaosem, tak jak na przykład chaosem skończył się rzymski politeizm, i z ulgą powitano obce. Wydawałoby się, chrześcijaństwo, które w sposób detaliczny regulowało ludzkie życie. Z tego samego chaosu do tej pory twardo-pogańskie europejskie plemiona też przyjmują chrześcijaństwo. I to w zaledwie kilka pokoleń. Jedna rzeczywistość, która trwa tysiąclecia w kilkadziesiąt lat jest wymieniana na kompletnie inną i potwierdza to historia. Dlatego w naszych czasach, czasach chaosu i niepewności, jest to także możliwe. W mikroskali widać to także na przykładzie hitleryzmu, który został przyjęty z uczuciem ulgi przez Niemców, zmęczonych chaosem i niepewnością Republiki Weimarskiej. Stąd właśnie moja śmiała teoria i Próba wyjaśnienia, dlaczego akurat teraz Niemcy zdecydowały się na wykonanie ruchu, którego nikt nie przewidział i nikt nie rozumie jego celu. Jeśli do tego myślenia dołożyć to, o czym mówił, Wujek Adolf, że Niemcy jako rasa wyższa szybko stanęliby na czele islamu, to sprawa wydaje się łatwa do realizacji, bo nikt tak dobrze jak Niemcy nie tylko nie zna islamu od podszewki, ale mocno ingeruje w życie polityczne Bliskiego Wschodu, robiąc to jednak delikatnie i bez rozgłosu, a nie jak inni za pomocą bomb i rakiet. Niemcy już dawno zbudziły się z uśpienia, z pozornego uśpienia. Dziś nikt nie ma wątpliwości, że są gospodarczymi liderami świata. W jakim kierunku zmierzają? Być może wyjaśnia to to, co wydarzyło się tuż po zjednoczeniu Niemiec. Wówczas to z pompą i paradą e, oficjalnie pochowano szczątki Fryderyka Wielkiego. Tego samego starego fryca, który do, dokonał rozbiorów Polski. Jego szczątki... Pochowano w poczdamie, w byłym NRD. W pogrzebie uczestniczyło między 80 a 100 tysięcy osób. I nawet jeśli Helmut Kohl, który w swoim przemówieniu mówił o tym, że imperialistyczne zapędy Frederyka nie są tym, co powinno być dla Niemców przykładem do naśladowania, to i tak nikt mu nie wierzył. Przecież nikt wtedy nie chowałby Frederyka z taką pompą i entuzjazmem. To moment symboliczny. Moment odradzania się po raz kolejny niemieckiej rzeszy, jeszcze nie nazwanej, ale już widocznej w działaniu. I to w działaniu odczuwalnym w skali światowej. Gra o tron trwa nadal. To nie jest ostatnia historia na temat Niemiec, nazistów i geopolityki widzianej przez ten właśnie pryzmat. Przez lata powojenna historia nazistów była i jest moją pasją. Śledzę ją bardzo uważnie, wyraźnie widząc konsekwencje, z których jedne są wynikiem ostatniej wojny, a inne swoimi korzeniami sięgają jeszcze głębiej. O czym oczywiście doniosę z ochotą Państwu w kolejnych odcinkach na ten temat. Jeszcze raz, dla przypomnienia, Audycja o Spinaczu, Tronie Szatana i Rudolfie Hesie są częścią tej samej układanki, którą mam nadzieję widać w całości coraz wyraźniej. I to tyle w dzisiejszej audycji. Nowe, ekscytujące historie już wkrótce. Nie są one efektem zasłyszanych plotek czy impulsem wyobraźni, dlatego zabierają trochę czasu. Niosą też w sobie ładunek emocjonalny, który może także rozwalić całą tą audycję. Dlatego trzeba uważać w niej na słowa i ich kontekst, aby nie dać sobie przypiąć łatki, a także no, nie obrazić czyichś uczuć. Mam nadzieję, że tak się nie dzieje. Polaraksa podąża czasem tam, gdzie diabeł mówi dobranoc. Podąża nie za prawdą, bo prawdy nie ma w czystej formie. Zawsze jest to czyjaś prawda. Dlatego w audycji tej usiłuję wyrwać się z sideł dialektyki, automatycznego stawiania wobec siebie przeciwności, dobra i zła, Boga i szatana, miłości i nienawiści, radości i cierpienia. Uważam, że to pułapka, bo zmuszamy siebie i innych do tego, aby oceniali coś jako czerni lub biel, zapominając o pięćdziesięciu odcieniach szarości. Dziękuję Państwu za uwagę niestrudzonym patronom za wsparcie, niezwykle potrzebne, bo przedzieram się przez nową skrzynkę książek zakupioną dzięki waszej pomocy i życzę wszystkim spokojnej i dobrej majowej nocy. Dobranoc. Mówił Kresmi Kina.